Widzowie, my się widzimy w takich kurwa zawsze nietypowych rzeczach, ale takich nietypowych w sensie początkach, ale słuchajcie, pamiętacie o tym gościu, co wam mówiłem, że nas będzie gonić? No idę sobie, idę, słuchajcie, i nagle ten chłop mnie atakuje i jakby kolejna walka z bossem, nie mamy siana. Sorry, że ja tak na samym starcie pogadam z wami, ale nie mamy zero siana, widzowie. Nie mamy ulepszeń, mamy mega dużo stresu jako wszystkie postacie, jest w ogóle tragedia i na końcu, kiedy chcę sobie spokojnie porobić misję, żebyśmy w kolejnych odcinkach mieli bossy, no widzimy się tutaj, więc tu zaczniemy odcinek, zostaw lajka, jeżeli ci się podoba seria. No i widzowie, mamy bossa, jakby fanatyk, ale tu kurwa krzyczą, widzowie, co się dzieje? Co to jest? Stos. Ale krzyczą, przestań krzyczeć, co krzyczysz? O kurde, jaką on ma... On ma taką odporność na zarazę, no ale dobra, walimy. A co to jest? Aha! A, czyli ja mam napisane, że on ma jakby dwie tury, tak? A, on mnie... Co tu się dzieje? Halo? Aha, ja muszę siebie... To jakby ja jestem... On mnie porwał i jakby teraz mnie dusi tam, tak? O kurwa, widzowie. I on ma dwie tury naraz. Ja pierdolę, jeszcze się wywalę tymi postaciami pewnie. I to będzie kurwa koniec serii, będę na modach. Będę musiał nowe modziki, kurwa, piąć do tego, żeby przeżyć. No i on jest na pierwszej pozycji teraz. Co ty mi jakieś, kurwa, oznaczenie tu wypalasz, chłopie? Do przodu, dobrze, że to jest fajne, że idziemy tak do przodu. Walimy mu, stakujemy mu tego, stakujemy... Ale tu krzyczą, strasznie mnie to wkurza. Nie wiem, czy nie będzie za głośno gra, poczekajcie. Trzeba tutaj przebadać, czy blisko śmiga. Dobra, chyba wszystko jest w porządku, ale... Widzowie... Aha, bo on mi znowu kogoś porwał. No ty gnoju, kurwa. I fanatyk, widzowie, to nie jest, kurwa, dobry gość. Nie jesteś dobry, zły jesteś. Ale może coś dostaniemy fajnego z niego ogólnie. Dobra, na szczęście mamy tą fajną postać i ona będzie na pewno uwalniać nas z tego stosu. To jest git. Mam nadzieję, że jak mu rozjemy stos, to jakby on już nie będzie mógł tego robić, więc to by było spoko. O! Idziemy do przodu, walimy mu hity. Czemu on ma 4 tury w jednej turze? No nie, nie wytrzymie, kurde. Cyk, może siądzie za 5, fajnie by było. Ta, jest siadane normalnie. Chyba kurwa na diku, jest siadane. Na tym hamerze wielkim, co trzyma. Niedobrze, widzowie. Dobra, walimy się. Ja zapomniałem też trochę, że będę przecież wszystkie te walki pokazywać, więc warto by było w ogóle komentować. Znowu zaczynamy w takich niecodziennych okolicznościach, w których chcą nam na dupce iść do dupy, niestety. I nie za bardzo mogę coś z tym zrobić, kurwa, bo to nawet nie jest boss, którego chciałem. Po prostu on się pojawia się i znika. I znika, i znika. Ma na naszym puście bika, ma bika. Dobra, bo my tu kurwa płyniemy cały czas, trzeba nas uwolnić, bo to ten chłop, ten kurwa trendowaty. On jest mocny. Trendowatego trzeba uwolnić jak najszybciej. Kurwa, ja tu zaraz padnę. 4 obrażenia? Aha. Nieźle, nieźle, nieźle. Nie wiem, kurwa, co się dzieje. Nie wiem, czy nie dać sobie tego leczenia. Wtedy anulują mi się wrota śmierci. Jakby. Chyba tak zrobię. Ale tu dostajemy obrażeń strasznie dużo. I nie mamy tej postaci, trzeba go jak najszybciej uwolnić. Jak najszybciej, come on, come on, come on. Miałbym chyba tak, o, super. I on, o, super, dobra, jest okej, w sensie dużo obrażeń dostał, ale... Mam nadzieję, że jak rozpierdolę mu ten sztos, to on już nie będzie mógł nas tam wpierdalać. Mam nadzieję, że to tak działa. Tu się uleczę, żeby tylko nie paść tą postacią. Nie, że jest jakaś turbo ważna, ale zobaczcie, trochę jeszcze zostały z dwie sale, więc warto by było się nie wypierdolić po prostu. Dobra, cios, cyk, sztos rozjebany, jeszcze nie. Wyrok. Co to daje wyrok? A, wrzuca nas tu na stosa. Na stosa, na stosa. Dobra. Stos ma 1 HP. Ciągle mi próbuje tam jedną postać ubić. A, bo jest oznaczona to postać, dlatego pewnie. Okej, zmiana oznaczenia. Ja możesz bić one z miary donki-tonki.
Zaraza chyba, może wejdzie chociaż zraz. Ogłuszenie można by było warto, ale to ogłuszenie dopiero walimy jak będzie z tyłu, bo to jest chyba jedna postać, która wali ogłuszenie. No i... Aha, sam się uwolnił? A nie, bo... na wrota śmierci. Trzeba teraz rozważnie to zrobić. Tak zrobimy, bo nie ma po co się jakby przesuwać do przodu, nawet żeby go uderzyć. Może... Proszę, nie zgin. Dobra, git. Kurwa mać. Ale mamy chujowe pozycje. On musi iść do tyłu. Ona do przodu musi. Kosa zrobić, o. Tak zrobił. Cyk! Dobra, stos rozjebany. Mam nadzieję, że teraz nas nie będzie porywać. I w miarę sobie ułożę tą walkę tak, jak mam to w głowie teraz. Jak widzicie, trochę też poulepszałem postacie i gram takimi postaciami, którymi kurwa na co dzień mi się nie zdarza grać. Bo... no bo takie były, szczerze mówiąc, i ja nie mam pieniędzy, żeby leczyć innych. No niestety, kurwa, się wyjebał. Wszyscy się wyjebiemy, co? Pewnie tak. A co jak ucieknę od bossa? Co się stanie, w sensie... Będę mógł iść do przodu nadal? Nie wiem, kurwa, ten fanatyk zajebany. Może ty? Nie, no dawaj. Wyniu. Paranoja. Będziesz mi skipował po 7 rund pewnie, co? Może skipnij se rundkę. No, jakże tak, pewnie, że tak. Skipek rundy? Jest. Widzowie, ta gra jest, kurwa, co ciężka na mój mózg. Ósma tura. A ja się wypierdula. Krwawienie. Kuria pobożnych, nieźle. Dobra, na tych wrotach śmierci. Jak będzie jedna postać, to się wycofuję. Szczerze, aż tak mi nie zależy. Trochę im, kurwa, poulepszałem tych rzeczy. Odwaga! Elegancko. Szkoda, że nie mam nikogo do heala, żeby ściągał ciągle te wrota śmierci. On mi to pewnie zabije, te postacie, zaraz jednym ruchem, co? No dobra, bez niego to już nie ma szans. Serio. Bez niego to jakby, to był jedyna postać, która mogła uderzyć za 30, tak naprawdę. A tak to już się wyjebaliśmy. Nie ma szans. O, jeszcze ogłuszenie, dobra. Ewakuacja, widzowie. Ale on ma trzy tury naraz ma. Pozdro. Lecimy. Wycofujemy się. Czemu wszyscy krzyczą nadal? Wow, czemu krzyczycie? Halo. A mogę się w sumie wycofać, zjeść jeszcze? A nie, to by było bez sensu, bym pewnie musiał od początku. Aha, udało mi się misję ukończyć? O kurde, zajebiście, ty, widzowie, 9 koła, 9,5 koła. Ty, ja mogę spierdalać od tego bossa. A dobra, pewnie jakieś zajebiste rzeczy były. Plus jak go zabiję, to by mnie już nie gonił, a tak się okaże, że nadal będzie mnie gonić i pewnie najmniej kurwa... Kiedy najmniej będę go chciał, to on, kurwa, przyjdzie i mnie zaatakuje, nie? Jakiś, jak będę miał przejebane. Dobra, dostałem jakiś jeden poziom woli, spoko. Dobra, ja to, widzowie, muszę logistycznie wam teraz poukładać i zaraz się widzimy. Ja pierdolę, jak to wszystko drogie, widzowie. Ten pechy zajebany, ty! Ja znam, a ty, jest dwóch pechy! To nie ten pechy, inny pechy tamten to był. Dobra, ulepszam cię, ale... Jocie, dupca. Widzowie, idziemy zabić syrenę. Pośród klifów w pobliżu posiadłości da się słyszeć kuszące melodie. Nieziemskie, basowe brzmienia. Znajdź źródło i ucisz je. To jest nasza misja, misja Zatoka. Staniemy z tego coś tam, tak wyglądają nasze postacie, tak wyglądają nasze perki. I takim składem, widzowie, idziemy. Misja jest średnia. Więc trzeba dobrze się zaopatrzyć, na pewno. I skoro to Zatoka, to na pewno teraz coś tutaj wykombinuje fajnego. No i tak wygląda, widzowie, składzik. Tak to wygląda, widzowie. Idziemy. Nie ma na co czekać. And there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation.
Faithful as the tide, one precocious village waif made it her hobby to shadow my every errand. It was charming then, troublesome later. Okay, jakby za dużo się nie dowiedzieliśmy. O, okej, to teraz już trochę więcej się dowiedzieliśmy. Myślę, że sobie zjemy krew od razu, wypijemy, dupniemy sobie krew, żeby mieć boosty. Od razu na samym starcie. Mamy pierwszą bitwę. To będzie strasznie znowu długi widzowy odcinek. Ale... no dobra. Ale chyba będę pokazywać wam te bitwy. Aha. Albo... no nie są za długie jak widać. No nie są to widzowie najdłuższe bitwy świata. A ja za każdym razem, kiedy wam pokazuję te bitwy, muszę kurwa zmieniać muzyczkę widzowie. Wiecie jakie to zmęczące dawanie specjalnej muzyczki i wybieranie specjalnej muzyczki, która realnie gra w soundtracku? To jest strasznie ciężkie, za każdym razem muszę muzyczkę zmieniać. Masakra widzowie. Ale staranku, ja chyba z 2 godziny muzyczkę wam robię, żebyście fajnie słyszeli muzyczkę. Bo jakby coś, to ja muzyczki w ogóle nie mam. Ale przez fakt, że to później się ciężko montuje, ja chciałbym, żeby to była naprawdę zajebista seria, nie? Staram się naprawdę dać z siebie 100%, żeby to była taka jedna z najlepszych serii na tym kanale. No już mam pierwszy problem, wywalam Scooby chrubę. I co dalej? Tak, zrobimy za pochodnie jedno. Myślę, że jeszcze tam znajdziemy na pewno jakąś pochodnię i powinniśmy sobie poradzić. Omijamy to czy nie? Ja bym najpierw kurwa do tej syreny szczerze i omijał jak tylko się da i do syreny. Wiedziałem, że syrena na pewno na końcu będzie. Kurwa, ślimaka bym zabił w sumie. Nie wiedziałem, że taki damage bije. Ten chłopiec pojebany, jeśli o damage chodzi. On może wolno bije, jakby raz na jakiś czas mu się trafi kurwa uderzyć. Ale jak już trafi, to jest kurwa wysoko widzowie. Teraz sobie oznaczę gagatka. Może tak zrobimy w sumie, cyk. Kok psiakiem, każdy będzie dostawać jakiś damage. Kurde, a walnąłbym może jakieś ogłuszenie, co? A może temu? Cyk, a czemu nie? Myk, ogłuszonko, plugawa istota. Morskie opowieści. Naprawdę zajebista scenaria, mega mi się podoba. To jest tego. Wielki wieloryb. Fajnie. Nie wiem po chuj jak go naznaczałem w sumie, jak on teraz padł. Jakby, jak go naznaczę, to tą postacią jakby bije o 90% obrażeń więcej na naznaczonym. Czyli powiedzmy zamiast 12 uderzę kurde za 24. 20. No 22. O, takiego. Bo 90% to nie jest 100%. I stajki. Nie wiem, sobie to w cytatach zapisać. 90% to nie jest 100%. Od... ej, by szliśmy tą drogą, wracamy się i mamy z powrotem walkę? Kurwa, pierwszy raz mam taką sytuację, przysięgam, że tak się stało. Nigdy w życiu nie miałem takiej sytuacji, myślałem, że to jest niemożliwe w ogóle. Ale będzie walk, widzowie. Ojeju, ile ja ten odcinek już... Ja już wiem, widzowie, ile ja będę montować ten odcinek. W ogóle specjalny soundtrack pod walkę z syreną. Ja już wszystko ogarnąłem, ja mam... dokładnie wam puszczę ten sam soundtrack, który jest w grze. Znaczy przynajmniej się staram. I na przykład jak chodzimy często, to wam jeszcze puszczę taką muzyczkę z jakby z osady, co jest. A na osadzie poszłam trochę inną, żeby też nie było nudów, bo muzyczka zawsze dużo daje. A tak normalnie to tutaj chyba nie ma muzyczki, zawsze było tak w miarę cicho. Dzięki temu widzowie nudy. Zawsze fajnie sobie muzyczkę posłuchać. Pułapka, niedobrze, co to jest? To nam dawało życie, kurde, ja bym sobie sprawdził, co to jeszcze może dać. 75% na 33% odporności na osłabienia. Kurwa, robię tak. Zajebiście. Na ile to jest? Do obozowiska, patrzcie. Ale było 33% szans na to, że dostanę losową chorobę, więc trochę było ryzykowane. O, to nam usuwało jakieś randomowe tego, nie? To było fajne, pamiętam. Co dostałem? Nawyk, coś tam. Jakiś tam nawyk wyleczyłem, więc git. Wód, jemy sobie, idziemy dalej. No, siema. Widzowie, kurwa, koniec odcinka. Muszę spierdalać, zaraz będę, później.
Ile kurwa, slugi. Widzowie, widzimy się znowu, kontynuujemy sobie przygodę, już nie pamiętam do końca gdzie to było, gdzie skończyliśmy w sumie. Chyba na bitwach mieliśmy, robimy bosika, no tak, widzowie. Dokładnie tak, nic się nie działo. Dobra, mam bitwę, pamiętam, że bitwy chyba pokazywałem, no znowu muszę wejść w ten tryb, kurwa. Nie lubię tak, bo ja zmieniam ciągle tryby, ja mam do wszystkiego jakiś tryb. Gdzieś wychodzę, to zawsze gdzieś zapierdalam. Nie zapierdalaj się, widzowie. Dobra. Za 17 to spory damage mi się wydaje. Tak trochę zraszuje ten odcinek dzisiaj. Muszę trochę inne rzeczy chciałbym porobić. No i bez pardonu. No dobrze, dobrze podsumował. Szybciutko padł, mimo tego, że mam 35 AP. Syrena... to już mówiłem, nie? Że Syrena ma zajebisty soundtrack. Jeszcze go nie słuchałem i nie będę go słuchał. Dopiero jak przy montażu go pewnie posłucham, ten soundtrack, i zobaczę. Czy jest faktycznie tak genialny, jak mówił. Chociaż nie, trochę słyszałem. W sumie, nikt mi nie powiedział, co ja pierdolę za głupoty, widzowie. Dobra, gramy. Gry. Dopaminka, nikotynka. Tak jest, widzowie. Nie palcie szlugów, bo to niezdrowe. Jest. Ja próbuję nie palić, ale nie wychodzi. Dobra, zrobimy tak, żeby to szybciutko skończyć i iść dalej. Nie ma co to healować tego jednego chłopa. Ja mam miejsce, kurwa, w eku. Niedobrze. Kurczę, jak tu wejdą pragnienia, to ja będą krew niestety muszę sobie zachować. Coś bym musiał, kurczę, się pozbyć. Jest taki problem, widzowie, że nie ma za bardzo co się pozbyć. Co bandaże? No ale to jest, kurwa, risky play. Za wodę święconą to też wydaje mi się jest mega risky play. To ja nie wiem, po co ja te rzeczy biorę, ale... A może za krew? Nie, może lepiej nie. Może tak zróbmy. I tu się używa klucza? A nie, bo to jest otwarta skrzynka, czyli po prostu ją otwieramy tego. No, nie mam miejsca. Dobra, za klucze. Dobra, za tą krew, widzowie. Ja będę tego żałował, jestem o tym, kurwa, przekonany. Tu jest bitwa, ale są też przedmioty. Ale dobra, na razie idziemy zabić syrenę no to żem, kurwa. A nie, dobra. To się robiło łopatą. Nie wiem, co to dawało. Stres dawało, to zajebiście. Masochist, świetnie. Świetnie, Eryk. Gratulacje. No, zapomniałem, że tu się też, kurwa, światło klika. O nie, widzowie. Nie. Mam spore szanse na zwiad, bo mam różne, kurwa, te perki. Na przykład u tego chłopa. Takie zwiady plus 20% i tak dalej, więc powinno dużo zwiadów siadać. 50% chyba jest na zwiad, no. Ja o tym mówię, spora szansa na zwiad. Tego na razie nie będę aktywował. Muszę pamiętać to światło dodawać, kurde, bo mi stres wyjebie w... Pizdu. Dobra, zaskoczenie, czyli zaskoczenie chyba w ogóle oznacza to, że jakby my mamy pierwszą rundę. Dobra, robimy coś takiego. Normalnie ciosa, bo ona też paraliżuje. Nie ma co chyba leczyć. Nie ma co leczyć, więc robimy tak. Cyk. Jeszcze tylko ją się wyleczymy, zajebiście, jeszcze damage zadamy. Git. On co porobi jakieś szamańskie rzeczy. O stres tego chłopa się delikatnie martwię, bo jednak 114 to całkiem spora liczba stresu. Dobra, cyk, walimy tutaj pies. Psem niech gryzie. Kurde, niedobrze, że on ma tego. Mega niedobrze, że ja tak zrobiłem, że tym, że tu mu aktywowałem ten masochizm. Dobra, jakiś healek troszeczkę. Teraz sobie healujemy, bo on już jest w następnej rundzie martwy. I drużynowy. Nie wiem, zrobimy coś takiego. Może jeszcze będziemy mieli rundę na healka. Healek. Zresztą nic nie da, w sumie mogłem zagwizdać. Dobra. Widziałem taki mem. How is life is taken. I... Brawo. I ten, jakby ten chłop spocony na tym memie, wiecie, jest slowly, gently. Dobra, złoto. Kurwa, no nie stresuj moich kompanów, chłopie. Idziemy do syreny. Mam nadzieję, że tu... tu nie może być syrena, bo ona jest zaznaczona, jakby taki wielki jest chłop, krzyczący jakby. To na pewno nie ma syrenki. Dobra, jest kolejna walka. Sorry, że tak w ogóle w biegu nagrywam. Dobra, chyba zrobimy tak, może... Kurczę, nie wiem. Dobra, zróbmy tak na razie. Na bezpiecznie jedną postać.
Cyk. Dobra. Jest dwie postacie jakby przeciwnika, to jest zajebiście. Healer czy uderzenie? Ja bym wyhealował tylko tego chłopa jednego. Cyk. Za 7 elegancko, kurwa, siada. Elegancko, widzowie. Tylko żeby mi telefon w ogóle nie siadł. Kurwa, ile SMS-ów, halo. Kurwa. Co się dzieje, widzowie? Dobra, chyba robimy tak. O tak. Cios. Cios. Dobra, serum. Serum odrzucamy i złoto by się przydało wziąć, więc bym zrobił tak, tak, tak. No i kurwa, idziemy do przodu. Dobra, to się robiło łopatą, to już pamiętam w sumie. Kurczę, dużo skarbów, to mi się podoba w sumie. Bo kurwa, jest ciężko ze złotem, widzowie. A my dzisiaj tylko zrobimy, widzę, syrenę i będziemy kończyć odcinek, bo to już jest pewnie z 30 minut nagrywania. Światło. Zwiadzik? Nie ma. Szkoda, bo zwiadzik jest dobry, bo tam zaskoczenie siada i tak dalej. No, zabić grubego, żeby gruby mi nie... O! Szybko poszło. Żeby gruby mi nie wyjebał kopa, bo jak gruby mi wyje... Ale siada, bo jak mi... To jest, kurwa, w tej grze jest tak, że jak już coś siada, to jakby już siada, nie? Jak nie siada, to wszystko nie siada. To jakby padasz, wszystko, nic nie trafiasz. Ale jak już siada, to kurwa każdy cios. Nie wiem, jak to jest. O, fajny ten. Nie wiedziałem, że tak pod C mogę zrobić. To też mogło dać ci perki właśnie do obozowiska. A właśnie, bo my obozowisko możemy zrobić w sumie. A zróbmy tak. Cyk. O kurwa, to ja nie chcę obozowiska. Nie, jak on ma plus 60% obrażeń, a nie, plus 60% odporności na wszystko, to ja na razie nie walę. Nie walę tego obozowiska. Na razie pokonamy i później i tak się będziemy pewnie cofać po te obiekty. Zobaczymy, jak tam siądziesz z syrenką. I dobra, tego chłopa na raz, cyk. Ale przechujem ten chłop. Cyk. Cyk. Dobra, kurwa, nie mam o czym gadać w ogóle. Leczenie jakieś? Czy może ogłuszenie? Kurczę, może ogłuszenie. Ajajaj. Mała szansa była na to, że mu uniknie. 15% plus 10 i 10 i 9. 85%, że trafię, i później 90%, że wejdzie stunik. Co ty mi światło gasisz, chłopie? Światełko, ciosa. Szkoda, że 2 HP niestety, ale. Kurwa, że mi stresu temu chłopowi nie nabijał, bo to. Chuj. Dobra, leczenie drużynowe. Chciałem też tego wyleczyć głównie, ale dobra. Mogłem wziąć podwójny atak, dobra. Nie ma tego złego, co by pewnie na dobre nie wyszło. Nie by nie siadł. Trzeba myśleć pozytywnie, widzowie. Do przodu. Tutaj zróbmy tak, żeby pozbyć się ciał. Morskie cięcie. Za 7? Halo. Proszę tak nie robić. Cyk. Krwawionka za 1. No kurwa, no nie tnij się. Kolego, proszę mnie się tu nie ciąć. Dobra, mam żarcie, to zrobimy tak. Cyk, cyk. Domyślna pozycja jest. Tu się używa łopaty. Uff, kurwę złota. I to mi się podoba. I zwiadzik. I to mi się podoba. Gdzie jest bosik? No bosik będzie, musi być w ostatniej tutaj sali. Pamiątki, cyk. Kurwa, nie mamy miejsca niestety. Te kościane klucze, cyk. Dobra, niech będzie za te kościane klucze, chuj. Pochodnia. Zawsze się przyda chyba. Walka, cyk. Zaskoczenie, git. Mam wrażenie, że tym mniej światła, tym większa szansa na zaskoczenie. Ale też mieliśmy pewnie zaskoczenie, bo był zwiad. Może go zabiję? Git. Wolę zawsze pewnie zabić chociaż jedną postać. Cyk. Proszę. Daj turę. Git. Cyk. Miodzio. Leczenie drużynowe? Możemy w sumie, każdy ma trochę ujemne HP. Nie wiem, za ile tam siadło, ale trochę gdzieś tam się wyleczyliśmy. O, i zajebiście. Uniczek. Cyk. Miodzio. Niedługo, zaraz będzie widzowy bosik. It's time for the boss. Bosik, kurwa, nadchodzi. Dobra, harpunem cię tu przyciągam, chłopie. Morskie cięcie. Morskie opowieści.
Hej, hej, na. Dobra, za 8 healek, cios, dobra. Ale się obłowimy, kurwa, zajebiście. Potrzebujemy tych rzeczy. Potrzebujemy cię w naszym składzie, na maksa. Dobra, za to robimy. Domyślna pozycja, najważniejsza. Jeszcze dwie bitwy, no i później też pewnie będziemy się cofać i robić te bitwy, zobaczymy jak to wyjdzie. Kurwa, to jest klucz potrzebny. A ja nie mam kluczy już, bo wyjebałem je. Nie, dobrze. Tobo zabije raczej, dobra, cyk. No tutaj właśnie nie wiem, kurwa. A tego trzeba zabić, jak najszybciej, tak, atak na tego, na 100%. Tego jak najszybciej zabić, widzowie. Cyk. Dobra, on padnie, nie? Bo ma krwawienie. Albo cios, albo oznaczenie. Kurwa, oznaczyłbym go i później walnę dopiero ciosa. Wtedy mam plus tam 90%, podwójne obrażenia. O! A dobra, możesz tak, ale to i lepiej, bo i tak zginie, więc niezłe chronionko. Normalnie jest chronione chyba, co? Zew głębin. No, szamańskie rzeczy, jakieś ochrony. Dobra, 9. O! No i elegancko. Za 9 teraz walimy. Cyk. Za 7. Każe ten szaman leczy, ale pewnie nie zdąży nawet leczyć. No nie zdąży. Leczenie drużynowe. Możemy zrobić leczenie drużynowe, bo zaraz będzie bosik. Drewno na opał to ja bym sobie zostawił dopiero po bosie. Bo on ma fajne. On ma. Jakby ja nie wiem, co robi Syrena. On ma zajebisto. Odporności dosłownie na wszystko, więc przyciągam go, chodź tu, gagatku. Oznaczenie, cyk, atak, cyk, dobra. Do domu, kurwa, miodzio. Nie mamy miejsca na krew, właściwie na nic nie mamy, kurwa, miejsca. Jest teraz tak, jest widzowie problem. Możemy zrobić w sumie drewno na opał. Ja bym ogólnie zrobił tak. Ale co dodałem w sumie? Co jest ważniejsze, złoto czy na przykład dwa akty własności, kurwa? Właśnie nie wiem, bo to na przykład... O! No za to jest... Za to drewno wypierdolić? No nie, no... Zrobimy, widzowie, na razie tak... Weźmiemy, zrobimy... Tak... To pułapka, nie wiem jaka była odporność, dobra. Weźmiemy drewno na opał. Zjemy sobie wszystko, żeby stres trochę wyhealować, tam o 10. I teraz stres trzeba i różne buffy. Fajnie by było. Plus 10 celności, git. Dobra. Aha, bo on się zbiczował jakoś, dobra. No to zrobimy mu tak. Obrona kontra wielkość 2. Zgaduję, że Syrena może być wielkość 2, więc robimy tak. A chyba coś nie siadło. No i dalej to możemy tylko mu psychę ściągać w sumie. A już nie mamy run. Dobra, śpimy. Elegancko. Idziemy na syrenę, widzowie. Jest wiadzik, na bank musi być bosik, prawda? Tak jest. Bosik na samym końcu, ty masz dobrą szansę na rozbrojenie zapewne. Największą nawet nie patrzę. No, zawsze ma największą. Mamy też miejsce w eku, nawet sporo miejsca w eku mamy, więc spoko. Widzowie, syrena. Tak jest. Okej. Okay. Morskie bestie, Dziewę w swojej głowie jest teraz ich królową. Królową i niewolnicą. Dobra, na szczęście mamy giga koksów. Nie wiem, co jeszcze robi ta syrena. Ale ja bym od buta ją oznaczył, żeby więcej damage zadawać później. Gdzieś pożądania. Samica! Ty! O kurwa, co tu się stało? Jak ją mogę... Ja... Halo? No nie pierdol mi tak nawet. Czemu to... O nie, unik, dlaczego? Jaka była szansa? O nie, ale dobra, jest naznaczona, więc spory damage walimy. O 39 krytyka. Zajebiście. Pożarcie. Dobra, chujowo, że ona mi wzięła postać jedną, ale dobra. Ja bym ją kurwa oznaczył. Na ile to jest jakby oznaczenie celu? Będzie napisane na ile to jest? Kurwa nie wiem, więc robię tak. Oznaczymy i osłabimy jednocześnie na 3 rundy, okej. Pod ciśnieniem psycha.
Dobra, nie jest to chyba najtrudniejszy bossik na świecie, to jest jednak na poziom pierwszy, a my tu też poziomy drugie mamy. Więc chyba jest w miarę w porządku. Cyk, C17. Wolałbym naszej laski nie zabijać, nie? Aha, bo ona może leczyć. No może leczyć, widzowie, no tak. O, dobra. Wróciła. Witam. Dobrze, że jej nie biłem w sumie. No kurwa, nie rób tak, kolego. Dobra. 26, dobra. Mamy 3 chuj, jeśli chodzi o... O, ja pierdolę, 15, dobra. Tośmy se z bossem długo... Kurwa, ja z bossem mniej walczy niż z postaciami normalnymi. Kumasz to? Chyba robię coś takiego, nie? Żeby ją jak najszybciej zniszczyć. Witam, masz 4 HP. Ej, serio, ja tę walkę prowadziłem krócej niż normalnie. Wola bohatera? Entuzjazm, tak czułem, że coś siądzie. Moja czystość rozproszy wszelkie ciemności. No i co, kurwa, teraz? Żegnam panią Syrenkę. No i tyle, i teraz możemy, kurwa, robić te wszystkie rzeczy typu te rzeczy, ale wydaje mi się, że nie będę wam tego pokazywać, ja sobie tylko skończę i właściwie pokażę wam, ile dostaliśmy łupów na koniec i to będzie wszystko w sumie. A, bo to był ten obieg, nie, tam nie wchodzimy. Dobra, to by było na tyle, ty w sumie ta syrena to była strasznie prosta, to pewnie... Pewnie wypierdolimy, ale może można to sprzedać za drogo. No i dostaliśmy 15 koła, to nam mega pomoże. A jeśli chodzi o dalej rzeczy w mieście, czyli tam leczenie, ulepszanie i przygotowanie na kolejną bitwę, to już nie będę dzisiaj wam tak robić. Tyle, sorry za odcinek nagrywany w biegu, zostaw lajka, widzimy się jutro. Chyba, albo coś takiego. No dobra. Widzimy się jutro na kolejnym jakimś bosiku. Kurwa, tych bossów trzeba porobić. Do jutra.